Dzisiaj przyszliśmy zapytać pana Marcina Gawrylika, redaktora naczelnego Gazety Otwockiej, o to, dlaczego posługuje się plagiatem. Proszę. Dzień dobry. Dlaczego w Gazecie Otwockiej posłużył się pan plagiatem? Pana tekstu, pana Stanisława Zająca. Stanisław Zając. To jest artykuł pana Stanisława Zająca. A tu jest pana tekst, pod którym jest pan podpisany jako Marcin Gawrylik. Ja się posłużyłem plagiatem? Tak. Proszę zobaczyć, proszę sobie przeczytać. To jest tekst pana Zająca. Rozmawiałem z panem Zającem. Powiedział, że nie wyrażał zgody na podpisywanie się pod jego tekstem i jest to plagiat. Nie uważa pan, że nie jest to plagiat? Że jest to pan autorski tekst, czyli pan Stanisław Zając w poprzednim numerze? Tak, to prawda, ja go nie opracowywałem tak bezpośrednio, tak? Tylko nadzorowałem jakby na godzinę, żebym otworzył historię Otwocka, ale... No jest podpisane Marcin Gawrylik, redaktor naczelny, ja prawda? Wiem, czyli pan. Oczywiście, że tak. Na pewno we wcześniejszym numerze nie mógł pan Zając skopiować pana tekstu, prawda? Nie. A tekst jest toczka w toczkę taki sam. Kto jest autorem w takim razie tego tekstu, skoro nie pan? No ja sobie to muszę wyjaśnić, skąd to się wziąłem. No jest pan podpisany pod tekstem, którego pan nie napisał. To jest twoje oświadczenie, że ja tego nie napisałem, ale moje. No i rozmawiałem z panem Zającem, ale ja nie rozmawiałem że to jest... z panem Zającem i pan Zając nic do mnie takiego nie mówi. Natomiast ja pierwsze to... Pierwszy mi zwracasz na to uwagę, ja tego naprawdę nie robię. To jest nieprawdą? Nie, mimo tego, że mamy wydruki? Z panem Zającem, naprawdę. Ja nie My rozmawialiśmy z panem Zającem. No ale to ty rozmawiałeś, ja nie rozmawiałem jeszcze z panem Zającem, więc nie wiem, o co chodzi. No a tekst się ukazał, prawda? No ukazał się, oczywiście, że się ukazał. Należy do pana Zająca. Ale to mówię, no to jest twoja opinia, że on należy do pana Zająca. No. Chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego tak się stało i kto jest autorem tego tekstu. No generalnie no ja jestem w zasadzie autorem. Natomiast to, że ja nie tworzę nowej historii, tak? Tylko pisane jest generalnie na podstawie, a ci autorzy mieli z nami jakieś tam umowy. No ale przyznam szczerze, że ja ty mi pierwszy raz zwracasz uwagę na to, że tu jest coś nie tak. No ale rzeczywiście tu są, widzę, podobne zwroty. No, no to jest ten sam tekst, kropka w kropkę. Nawet przecinki są w tych samych miejscach. Dobrze, ustalę to, dobrze? Dobra. Jeżeli tu widzisz za problem. Dobra, to zostawię to w takim razie i... Czyli możemy liczyć na to, że odezwie się pan do nas? Dobrze, dziękujemy. Redaktor naczelny Gazety Otwockiej, pan Marcin Gawrylik, dopuścił się plagiatu tekstu pana Stanisława Zająca. Co pan myśli o ewentualnych krokach, jakie można podjąć w sprawie tego plagiatu? Czy zamierza pan poruszyć ten temat na sesji? Proszę pana, no dobrze, oczywiście poruszę ten temat na sesji. Ale uważam, że pan prezydent, jeżeli rzeczywiście tak jest, że pan Gawrylik dokonał plagiatu, to ja nie wiem, co ten pan generalnie robi, tylko nie wiem, przepisuje to, co kiedyś ktoś coś napisał i wkleja i podpisuje się tym, co on tam robi w tej gazecie, no. No ja jak otwieram Gazetę Otwocką, to widzę tylko same zdjęcia panów prezydentów, jak nie wiem, jak są gdzieś tam na uroczystości, przecinają jakieś tam wstęgi. No tak jak już powiedziałem wcześniej, no tu była propagandowa, zawsze była i będzie i to w dodatku za nasze publiczne pieniądze, dlatego powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby ona była zamknięta. Nie wiem, niech będzie wydawany jakiś biuletyn, może nie wiem, informacyjny, jakieś wydarzenia, jakie się w Otwocku odbywają, jakie były i to wszystko. A pana Gawrylika nie powinno być tym urzędem. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nasza rozmowa z panem Stanisławem Zającem, autorem tekstu, rozwiała wszelkie wątpliwości i niezmiernie ciekawi nas, co zamierza wyjaśniać pan Gawrylik, bo plagiat pozostanie plagiatem, nawet za pieniądze podatników.